Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. No, gdzie mnie znowu wywiało? Otóż jestem w ramach naszego miniserialu we Wrocławiu Nic się nie dzieje na granicy gminy. Stoję na torach, które są jeszcze nieczynne, w tym sensie, że nie jeżdżą jeszcze po nich pociągi, ale niedługo będą, bo to jest linia 292, już Wam o niej opowiadałem, czyli linia z tamtego kierunku, gdzie jest Jelcz-Laskowice, w tamtym kierunku, gdzie jest nasz kochany Wrocław. To jest Wojnów Wschód. W tym miejscu za kilka miesięcy będzie budowany nowy peron i tym samym powstanie nowa stacja. Pamiętacie, w poprzednim odcinku pokazywałem Wam stację Wrocław-Wojnów, przy której budujemy park and ride. A tutaj będziemy budować na terenie starostwa powiatowego wrocławskiego. Starostwo powiatowe to nie jest Wrocław. Ja jestem także starostą, ale grodzkim we Wrocławiu, bo Wrocław jest miastem na prawach powiatu. Natomiast tu jest powiat wrocławski, a tam jest gmina Czernica. Znaczy tam jest Czernica, dobrze mówię. Dużo tych informacji. Słuchajcie, i to jest tak, że tutaj powstanie za ponad 2 miliony droga, ponad 170 metrów, o ile dobrze pamiętam. I także powstanie park and ride, który zrobimy dla blisko 40 aut. Co to oznacza? No to oznacza, że mieszkańcy, którzy wjeżdżają tutaj od wschodu do Wrocławia, będą mogli sobie stanąć na tym parkingu i dojechać wcześniej do tego parkingu dużo elegancką drogą niż ona jest dzisiaj, i wsiąść do pociągu, i wcale nie byle jakiego, tylko pociągu jadącego wprost do Wrocławia, i to zajmie im raptem kilka minut. Także, moi drodzy, no w ramach tego, że we Wrocławiu nic się nie dzieje, stawiamy na rozwój szybkich form transportu zbiorowego. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie, że zanim wjedziemy do Wrocławia, skorzystamy właśnie z park and ride'u, tam zostawimy nasze auto, dalej podróż po mieście będziemy kontynuować pociągiem, zajmie nam to kilka minut i jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. My będziemy takich rozwiązań szukać coraz więcej. Już niedługo raz jeszcze tutaj powstanie stacja Wrocław Wojnów Wschód. 40 miejsc parkingowych na park and ride. No i heja dalej do Wrocławia pociągiem. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z planu naszego, a na mojego na pewno ulubionego filmu we Wrocławiu nic się nie dzieje. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.